Dobry wieczór. Jest już prawie północ w czwartek. Nagrywam streszczenie dzisiejszej lekcji. Dzisiaj rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Rozmawialiśmy najpierw o tym, jak należy podchodzić do prac domowych. Potem o tym, jak. Potem słuchaliśmy wczorajszego koncertu laureata. Wtedy jeszcze nie był laureatem, wtedy był uczestnikiem koncertu Chopinowskiego. Konkursu Chopinowskiego, no a potem zajęliśmy się masą i ciężarem i różnicą pomiędzy masą a ciężarem. No i to jest dość istotna różnica, ponieważ masa jest własnością ciała, masa jest miarą ilości materii, z której to ciało się składa i ponieważ jest własnością ciała, to nie zależy od otoczenia. To jest jakby taka liczba, która jest wpisem w paszporcie każdego ciała i nie zmienia się. Możemy to ciało zabrać stąd na Księżyc, stąd na Marsa, na Jowisza, w jakieś inne miejsce w Układzie Słonecznym, albo zmienić warunki w tym sensie, że ciało się może poruszać, może się być w spoczynku. Jego masa zawsze będzie taka sama. Źródłem ciężaru natomiast jest grawitacja, siła jest... Siła grawitacji. No, siła grawitacji zależy od tego, w pobliżu jakiej planety się znajdujemy. Ponieważ im większa masa ciała, która wytwarza tą siłę grawitacji, tym silniejsza jest ta siła. W związku z tym, na przykład siła grawitacji na powierzchni Ziemi jest około 6 razy większa od siły grawitacji na powierzchni Księżyca, który jest mniejszy i ma mniejszą masę. Z kolei na powierzchni Jowisza ciężar ciała będzie mniej więcej 2,5 razy większy od ciężaru ciała na Ziemi. No i tu jest od razu trudność, trzeba uważać na przepisy w kosmosie, dlatego że w przepisach kuchennych chodzi o ilość. Tak jak w przepisie jest napisane 250 gramów mąki, to chodzi o taką ilość mąki, taką kubkę mąki, która na Ziemi waży 250 gramów, ponieważ tę mąkę na ogół, tę mąkę odważamy za pomocą wagi kuchennej. Gdybyśmy ten sam przepis przenieśli na Księżyc, no to ta sama ilość mąki, ta sama masa mąki, ta sama ilość tej mąki ważyłaby tak mniej więcej no 6 razy mniej, około 40 gramów. I trzeba to wziąć pod uwagę. Gdybyśmy odważyli na Księżycu taką samą masę, 250 gramów, to de facto wzięlibyśmy 6 razy więcej mąki, no a pozostałe elementy tego przepisu, na przykład weź 3 jajka, nie zmieniają się, tak? Podobnie weź szklankę mleka, też szklanka mleka ma taką samą objętość na Ziemi i na Księżycu i ciasto by nam na pewno się nie udało. Więc jeżeli kiedyś będziecie pracować w bazie księżycowej i będziecie piec tam ciasta, to musicie pamiętać, żeby te ziemskie przepisy odpowiednio przystosować do warunków księżycowych. No a potem postanowiliśmy zbadać doświadczalnie, jaki jest związek między masą i ciężarem i do tego wykorzystaliśmy nasz ulubiony zestaw doświadczalny, to znaczy siłomierz, ten bardziej dokładny o zakresie 250 gramów i dokładności 5 gramów. Statyw, powiesiliśmy jak zwykle ten siłomierz na statywie i do torebek strunowych, do torebki strunowej, każdy zespół miał jedną taką torebkę, wsypywaliśmy różne liczby kulek. To były nowe kulki, niezardzewiałe, wszystkie kulki były mniej więcej takie same. I odczytywaliśmy, bo ten siłomierz po jednej stronie ma skalę w gramach, którą można potraktować jako miarę masy, a po drugiej stronie ma skalę w takich tajemniczych jednostkach, które się oznacza przez duże N. No i te tajemnicze jednostki to newtony. Newtony, nazwa pochodzi od XVII-wiecznego fizyka i matematyka Sir Isaaca Newtona, właściwie żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Położył podwaliny pod nowoczesną naukę, nowoczesną fizykę. Na jego cześć jednostkę wartości siły nazwano newtonem.
I to pisze się po prostu tak, spolszczając. Natomiast jej oznaczenie to jest duże N. Dodam także, że jeden z moich kotów nazywa się Newton. W tym miejscu trzeba też wspomnieć o ważnej różnicy pomiędzy masą a ciężarem. Masa jest po prostu liczbą. Masa ma wartość. Tak? Mówimy, że potrzebujemy kilogram mąki i mamy na myśli ilość mąki i nic więcej. Natomiast siła grawitacji, która jest źródłem ciężaru, jest powodem, że masy mają ciężar, ciążą, działa jeszcze, oprócz tego, że ma wartość, to działa w konkretnym kierunku. Działa w kierunku środka Ziemi, czy środka Księżyca, czy środka Jowisza. No i w związku z tym, oprócz wartości, ma jeszcze kierunek. I taką wielkość nazywamy wektorem i oznaczamy taką strzałką. To jest strzałka skierowana w dół. Tak mogłaby wyglądać siła, z jaką Ziemia przyciąga jakieś ciało na jej powierzchni, na powierzchni Ziemi. W związku z tym za pomocą newtonów mierzymy wartość siły grawitacji. Ciężar to jest wartość siły grawitacji. No dobrze, no i potem zajęliśmy się tymi pomiarami. Każdy zespół mierzył swoje kulki na swoim, za pomocą swojego siłomierza. I tutaj są wyniki takich pomiarów dla żubrów. No i następnie sporządziliśmy wykres zależności masy, ciężaru od masy. Znaczy sporządziliśmy taki układ współrzędnych na papierze milimetrowym. Oznaczyliśmy osie na poziomej osi, na osi x-ów, tak się na ogół na nią mówi. Oznaczyliśmy masę w gramach, a na pionowej osi, osi y-ów, ciężar w newtonach. No i tutaj jest kilka punktów, które ja na lekcji naniosłem z tego zbioru wszystkich pomiarów. Wasze zadanie polega na tym, żeby nanieść te punkty odpowiadające waszym konkretnym pomiarom. No to samo robiliśmy u osi. No i to, co było interesujące, to to, że te punkty ułożyły się wzdłuż linii. Znaczy, za pierwszym razem to nie każdemu się ułożyły wzdłuż linii, były problemy, ale za każdym razem znajdowaliśmy gdzieś jakąś pomyłkę i po poprawieniu tej pomyłki te wszystkie punkty grzecznie układały się wzdłuż linii. No i takie zachowanie, taka zależność oznacza, że ciężar jest proporcjonalny do masy. I na następnej lekcji w czwartek online będziemy wyznaczać ten współczynnik proporcjonalności. Ja nazwałem go G. Można powiedzieć, że ciężar Q. Bardzo często będziemy oznaczać ciężar przez Q. Chociaż można też zupełnie inaczej. To jest długość, wartość siły ciężkości działającej na daną masę. To jest współczynnik G razy wartość tej masy. No i zobaczymy, z tej tabeli da się wyliczyć, ile to G wynosi. No to chyba wszystko, o czym żeśmy opowiadali. A jeszcze praca domowa, no właśnie. W pracy domowej trzeba zrobić notatkę na ten temat. Rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać przyzwoita notatka. No po pierwsze powinna zawierać wszystkie najważniejsze informacje. O tym, o czym mówiliśmy na lekcji. Powinna zawierać opis doświadczenia. Bardzo dobrze jest zrobić opis doświadczenia w taki sposób, że po prostu narysować to doświadczenie. To rysunek jest wart tysiąca słów. Warto wspomnieć coś o jednostkach, w jakich mierzymy siłę grawitacji, czyli ciężar. No i potem wkleić do zeszytu swój wykres zależności ciężaru od masy, taki jak ten na przykład tutaj. Gdyby to była moja notatka, to ja bym do swojego zeszytu to wkleił. Na podstawie tych danych. No to chyba wszystko, o czym żeśmy mówili. Dziękuję bardzo.